Ma talent, upór i wsparcie bliskich. Wszystko, czego potrzeba, by zostać dobrym sportowcem. Kacper Sumara ma 8 lat i na co dzień trenuje piłkę nożną. Jego talent dostrzegł jeden z najlepszych polskich piłkarzy, Jakub Błaszczykowski. Wybrał go spośród tysięcy młodych piłkarzy z całej Polski i w nagrodę zaprosił jako jedynego z Podkarpacia na tydzień treningów pod okiem hiszpańskich szkoleniowców w Ośrodku Olimpijskim w Spale. Było fajnie, poznałem kolegów. Z innych krajów. No, się nauczyłem dużo nowych rzeczy. Kacper ma po prostu fantastycznych rodziców, którzy jeżdżą ze mną na każdy turniej, śledzą jego poczynania, są na większości treningów, starają się fotografować i robić filmiki z danych turniejów. I już był taki turniej, po prostu zmontowali to, wysłali. No i że się spodobało Kubie, no to tylko się z tego cieszyć. Na co dzień młody sportowiec trenuje w Ekobol Sanok. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął w wieku 4 lat. Pasją do piłki nożnej zaraził go ojciec, który sam też jest piłkarzem. Kacper chodził na mecze, spodobało mu się. Kiedy spotkaliśmy trenera Sołtysika, jeszcze Kacper miał bodajże 3,5 roku i zaproponował, czy by Kacper nie przyszedł do niego na trening. Tak z niczego, nie? No to mówię, pewnie, bo nawet nie wiedziałem, że takie małe dzieci już zaczynają trenować. Kacper przyszedł na trening, spodobało mu się. Na początku wiadomo, że u dzieci to jest tylko raczej zabawa z piłką. Spodobało mu się i zaczął trenować i idzie na razie to na dobrej drodze. Nie? Czy Kacper pójdzie w ślady ojca i zostanie piłkarzem? Trener mówi, że ma szansę, ale oprócz talentu i ciężkiej pracy potrzebne jest jeszcze wsparcie rodziny. Dziecko wiadomo. Przeżywa. Kacper też był taki raz, kilka razy się zdarzyło, że na przykład nie strzelił bramki, to jak był mały, to płakał, trzeba było przytulać, a mówię, jeżeli nie będzie tego wsparcia w domu, to kariera może się różnie później potoczyć. To jest oczywiście moje marzenie, żeby on osiągnął więcej niż ja, ale nie osiągnął to kosztem takim, że ja go mam namawiać do tego, tylko żeby on sam chciał. Jak on będzie sam chciał, to naprawdę może osiągnąć dużo. Nasi reporterzy będą śledzić karierę Kacpra. Młodemu sportowcowi życzymy wytrwałości i sukcesów. Kto wie, może to właśnie młody piłkarz z Sanoka będzie następcą Błaszczykowskiego i założy koszulkę reprezentacji Polski.